25 lat temu, 12 marca, Polska wstąpiła do NATO. W tym roku będziemy obchodzili jeszcze jedną ważną rocznicę związaną z Sojuszem Północnoatlantyckim. Mianowicie powstał on 75 lat temu, 4 kwietnia. W związku z tymi ważnymi rocznicami, w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, jak wiemy, kwestie bezpieczeństwa są szczególnie ważne teraz i szczególnie na nie zwracamy uwagę. Zapytałem żołnierzy, którzy tutaj ćwiczą na tym poligonie w Orzeszu w ramach ćwiczeń NATO Dragon 24, co myślą o tym, że Polska znajduje się w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też zapytałem na przykład francuskich żołnierzy, jakie są ich odczucia w związku z tym, że mogą kooperować razem z Polakami, między innymi na takich ćwiczeniach. No, przede wszystkim wstąpienie do sojuszu spowodowało taką pewność, że w sytuacji kryzysowej nie będziemy sami. Stoi za nami wiele państw, które nas wesprze. Zresztą no, widać, realizujemy wspólne szkolenie. To też temu służy. Nauczyliśmy się procedur natowskich. Przede wszystkim musieliśmy przejść ze starych procedur na nowe. Jeżeli chodzi o taktykę, to myślę, że żołnierze zachodni też dowiedzieli się od nas wielu rzeczy, ponieważ w poprzednim układzie myśmy stosowali taktykę sowiecką. Teraz praktycznie mogliśmy im te doświadczenia przekazać, więc oni też nabyli wiedzy, jak potencjalny przeciwnik będzie wykonywał swoje zadania, co też istotne. No, klasycy mówią, poznaj przeciwnika, to nie przegrasz bitwy. Jest artykuł 5, o to już nie są puste słowa, bo żołnierze natowscy są na wschodniej flance NATO. Przyjechaliśmy na te manewry, by wraz z całym naszym sprzętem, bronią, pojazdami, które mamy w naszej francuskiej kompanii, ćwiczyć z Polakami. Dziś odbywają się ćwiczenia z prowadzenia ognia. Teraz strzelają czołgi. Później my weźmiemy udział w działaniach. Świetnie, że dziś postrzelamy. Ta współpraca z Polakami idzie bardzo dobrze. Naprawdę mamy bardzo dobre porozumienie. Zostaliśmy przyjęci dobrze, nie ma żadnych problemów i wszystko idzie świetnie. Nawiązując do rocznicy, to nie jest tylko rocznica Polski, ale całego NATO. Dla nas, Francuzów, być tutaj na rocznicę przystąpienia Polski do NATO jest czymś bardzo ważnym. W miarę możliwości będziemy świętować, oczywiście kontynuując strzelania i treningi. Ćwiczymy z Francuzami, ćwiczymy z Brytyjczykami, z Hiszpanami. Także to ćwiczenie przygotowane było w ten sposób, że założyliśmy sobie bardzo, bardzo ambitny scenariusz. Partnerzy nasi musieli być przygotowani na to, żeby tutaj wysłać swoich najlepszych żołnierzy. My potwierdzamy tutaj wiarygodność sojuszu, potwierdzamy naszą zdolność, determinację, żeby wypełniać zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Dla mnie to jest pierwsza okazja, by uczestniczyć w ramach NATO w międzynarodowych ćwiczeniach. Cieszę się, że jestem w Polsce. Bardzo dobrze spędzam tu czas. Dzisiaj mamy najlepszy przykład, że możemy pokazać całemu światu, że jesteśmy interoperacyjni, że jesteśmy gotowi, by ćwiczyć razem w różnych krajach i warunkach. Nasz sojusz wzmocnił się na przestrzeni ostatnich lat. Czego życzysz polskiej armii w związku z rocznicą? Aby nie przestawali ćwiczyć. Sojusznicze kraje są tu, by ich wspierać. Są świetnym gospodarzem Dragona 24. Życzę im wszystkiego najlepszego. Ja pamiętam, jak wstępowaliśmy do NATO, to stałem na warcie w szkole oficerskiej i od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło. Zarówno struktury się zmieniły w wojskach pancernych i zmachinowanych, ogromna ilość sprzętu, nowoczesnego sprzętu doszła, sprzęt łączności, procedury. Dużo się zmieniło, to jednak ćwierć wieku. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę dorównujemy sojusznikom w zakresie zaangażowania żołnierzy przede wszystkim, ich zaradności, bo polski żołnierz myślę, że zawsze wykazywał się właśnie tą zaradnością. No i w
tym wypadku w tej chwili, z tą techniką bojową, którą mamy, też nie mam się czego wstydzić. Czego pan sobie życzył w związku z tą 25. rocznicą, z perspektywy właśnie żołnierza, człowieka? Ja bym sobie życzył, chyba parafrazując, może przeinaczając takie stare powiedzenie, obyś żył w spokojnych czasach. Tego ja bym sobie życzył.